Drodzy Państwo, w takim razie zaczynając już tutaj bez wstępu, mam nadzieję, że wszystkie osoby, które tutaj są zainteresowane, dołączyły do tego spotkania. Krótkie wprowadzenie, o czym dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejszy webinar. Oczywiście wprowadzenie, następnie chciałbym Państwu opowiedzieć o narzędziach AI i Machine Learning Alter, ale bardziej w kontekście dzisiaj Hypermesha, czyli narzędzia, do których już Państwo jako użytkownicy Hypermesha w tym nowym interfejsie macie Państwo możliwość do wykorzystywania, a potem skupimy się na jednym z tych rozwiązań, czyli czym jest Physics AI, czyli ta nasze narzędzie do predykcji wyników. Następnie będę chciał Państwu mniej więcej opowiedzieć, pokazać, jak przebiega metodologia przygotowania takiego modelu uczącego się, tak, co tam jest potrzebne, jak to wygląda z poziomu interfejsu oprogramowania, co jest potrzebne, na co zwrócić uwagę. No i przykłady zastosowań tutaj na koniec, krótka sesja Q&A, pytań i odpowiedzi. Jeżeli macie Państwo oczywiście jakieś pytania, to zachęcam też do zadawania ich na bieżąco w trakcie spotkania. Tak, ja będę starał się na ten czat cały czas zwracać uwagę. Więc jeżeli chodzi o rozwiązania AI dostępne w narzędziach Alter, jest ich tutaj całkiem sporo, te narzędzia są cały czas rozwijane, między innymi HyperStudy do multidyscyplinarnej eksploracji projektów, tak, narzędzie, które jest już od wielu lat dostępne w naszym portfolio, jest to środowisko otwarte na różne solwery, które właśnie daje możliwość między innymi weryfikacji problemów, tak, czy projektów, ale też właśnie rozwijanie tych możliwości związanych z design of experiments, czy taką predykcją wyników na podstawie właśnie przeprowadzonych analiz. Mamy Design AI. Jest to narzędzie, które jest w ciągłym rozwoju, rozwiązanie chmurowe, które jest rozwinięciem w pewnym stopniu HyperStudy. Tutaj możliwości jego są bardzo duże. Będziemy chcieli na temat tego narzędzia zrobić w niedługim czasie również webinar, który będzie poświęcony tylko temu narzędziu. Design Explorer, narzędzie, które znajduje się bezpośrednio w Hypermeshu, pozwalające właśnie na weryfikację przebadanych różnego rodzaju właśnie analiz design of experiments między innymi, tak, czy jakichś optymalizacji parametrycznych, które będziemy chcieli przeprowadzać, to szybka weryfikacja modeli. No i Rapid Miner jako już to narzędzie, powiedzmy, wykorzystujące tą sztuczną inteligencję, ale już w tej warstwie, powiedzmy, programistycznej, tak, czyli tutaj mamy tą low node code data science, czyli uczenie tak naprawdę tej sztucznej inteligencji, ale już na zasadzie nie tylko wyników z analiz różnego rodzaju, powiedzmy, które jesteśmy w stanie wykonać na naszych produktach, ale również na zewnętrznych danych, które w ogóle z tą symulacją nie muszą być poruszone. Shape AI, które możecie Państwo zobaczyć w tej niższej warstwie. To jest narzędzie, które jest już dostępne bezpośrednio w Hypermeshu. O nim też za chwilę powiem nieco więcej. Mam tutaj kilka przykładów zastosowania. Physics AI do predykcji wyników, również jak najbardziej duże możliwości, wykorzystujące cały czas tą sztuczną inteligencję. No i RomMI, nasze rozwiązanie do Reducer Direct Model, wykorzystujące również, powiedzmy, tą sztuczną inteligencję do zagadnień multifizycznych między innymi. On ma bardzo duże możliwości właśnie, jeżeli chodzi o łączenie tych analiz, między innymi analiz kinematycznych z analizami na przykład elementów dyskretnych, czy właśnie takich elementów sypkich, jak tutaj Państwo możecie zobaczyć. Także również ciekawe rozwiązanie, o którym będziemy chcieli w przyszłości Państwu na pewno więcej opowiedzieć. Ja dzisiaj skupię się na rozwiązaniu Shape AI i Physics AI,
które są już w chwili obecnej bezpośrednio dostępne dla Państwa w Hypermeshu. I na początek ShapeAI. ShapeAI możecie Państwo znaleźć w nowym interfejsie w Hypermeshu w zakładce Assembly. Tak jak tutaj Państwo możecie zobaczyć, ta opcja znajduje się tutaj. Ma ona tak naprawdę dwie możliwości wykorzystania, Match i Classify, w zależności od tego, co dokładnie chcemy zrobić. Match to jest rozpoznawanie podobnych albo identycznych geometrii. Classify to jest podział geometrii ze względu na pewne parametry, czy to geometryczne, czy powiedzmy pewnych właściwości, które zostały powiedzmy zdefiniowane i wytrenowane wcześniej właśnie w tym modelu sztucznej inteligencji. No i tutaj przykład właśnie ze strony Altera, być może Państwo widzieliście wcześniej ten filmik matchingu, na czym tutaj to narzędzie polega? Polega ono na tym właśnie, że dzięki ShapeAI z wykorzystaniem funkcji match jesteście Państwo w stanie znaleźć identyczne komponenty w swoich projektach i je następnie zsynchronizować ze sobą. Tak więc jeżeli za chwilę zobaczycie Państwo, tutaj zostaną znalezione bardzo podobne komponenty, to tutaj mamy prawdopodobnie lustrzane odbicie po prostu poszczególnych elementów, ale zostały one znalezione, no i mamy tutaj właśnie między innymi te żebra wspomagające, tak, tutaj te wzmacniające płaty skrzydła. Możemy zmaczować, tak, czyli połączyć te wystąpienia obu tych modeli po automatycznym rozpoznaniu i potem je względem siebie synchronizować. Tak więc jeżeli wprowadzimy jakąś zmianę w jednym z tych wystąpień danego komponentu, to następnie po przeprowadzeniu synchronizacji, tutaj tak jak możecie Państwo zobaczyć, była pod prawym przyciskiem myszy taka opcja Instance i tam Synchronize, gdzie mogliśmy po prostu pozostałe wystąpienia zsynchronizować. Tak więc w przypadku, kiedy macie właśnie Państwo u siebie jakieś powtarzające się modele, powtarzające się geometrie, to tutaj jak najbardziej jest możliwość właśnie automatycznego rozpoznania i potem synchronizacji elementów pomiędzy sobą. Jeżeli chodzi o ten matching, to tutaj sytuacja wygląda następująco. Wybieracie po prostu tutaj Państwo opcję match, potem macie możliwość zdefiniowania opcji, na podstawie jakich mają być one definiowane. Czyli czy wszystkie elementy chcemy porównywać, tutaj metoda rozpoznawania, jest ich kilka, jakie musi być podobieństwo pomiędzy elementami, tutaj możemy to procentowo określić, pewną tolerancję powiedzmy, jeżeli chodzi o kształt. No i tutaj najważniejsze cechy, no to rozpoznaje tą geometrię części i grupuje identyczne elementy, pozwala na szybką edycję właśnie wielu wystąpień elementów naraz, przede wszystkim tą geometryczną, no bo tutaj jeżeli chodzi o nadanie na przykład właściwości czy materiału, to wiadomo, że potem można to zrobić mimo wszystko, nawet w klasycznym wykorzystaniu Hypermesha dość sprawnie. Rozpoznaje geometrię CAD, jak i geometrię elementów skończonych, czy też elementy skończone, siatki. Tak więc jeżeli mamy tylko wczytaną siatkę do programu, to on również potrafi znaleźć identyczne komponenty, możliwość też grupowania między innymi po nazwach. Tak, no i tutaj to, co jego jest zaletą, to znaczne skrócenie czasu przede wszystkim przygotowania modeli całych złożeń. Druga opcja to jest Classify i tutaj to narzędzie już posiada taką bardziej klasyczną metodologię pracy, jeżeli chodzi o ja może nawet zatrzymam tutaj na chwilkę, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie czy wykorzystanie tego narzędzia, ponieważ my tutaj tą sztuczną inteligencję, ten model sztucznej inteligencji już musimy samodzielnie wytrenować. Na jakiej zasadzie tutaj ta opcja Classify działa? Ona klasyfikuje właśnie części na podstawie wcześniej wytrenowanego modelu. Jak ten model się trenuje? Tutaj, jak możecie Państwo zobaczyć, ta opcja znajduje się znowu w zakładce Assembly, Classify. Mamy tutaj trzy opcje: Label, Train, Classify.
Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie etykiet, tak, czy label, jak one tutaj zostały nazwane. Te etykiety przypisujemy do poszczególnego rodzaju części. Tak, te różnice najczęściej wynikają, powiedzmy, z pewnych różnic geometrycznych, jak te elementy się od siebie różnią, czyli część to są na przykład elementy cienkościenne, część to mogą być elementy na przykład z geometrią już taką solidową 3D, część może być podziału ze względu na jakiś inny, powiedzmy, parametr. Po przypisaniu właśnie takich etykiet elementowi, tutaj tak jak widać, autor utworzył etykietę panels, zdefiniował elementy wszystkie, które są, powiedzmy, charakteryzują się tym, że są elementami cienkościennymi. Tutaj też etykietę extrusion, do tego też dodał kilkanaście komponentów, do tej etykiety, do casting również, czyli elementy na przykład odlewane, tak, i tak dalej, wszystko to, co zostało w ten sposób zrobione. I na podstawie tej klasyfikacji autor wyćwiczył model. Tutaj akurat przypisuję te etykiety dla dwóch różnych przypadków. Im więcej tych przypadków, wiadomo, tym lepiej model będzie wytrenowany. Tutaj ten sam podział, powiedzmy, na etykiety nastąpił. I potem ten model został wytrenowany. Tutaj akurat tego bezpośrednio nie zobaczymy, ale program wytrenował sobie model na podstawie tych dwóch właśnie przykładowych wcześniej pojazdów. No i teraz wczytujemy trzeci model pojazdu, który jest zbliżony do tych, które na podstawie których wyszkoliliśmy tą sztuczną inteligencję, ale niemniej jest modelem innym, tak, nowym, który tego podziału nie ma. No i tutaj już korzystamy w chwili obecnej z tej opcji Classify, wczytujemy ten wytrenowany model naszej sztucznej inteligencji, następnie zaznaczamy części, które chcemy poklasyfikować, zaznaczyliśmy wszystkie, no i na podstawie tego program klasyfikuje nam te części i dzieli według pewnych, powiedzmy, podziałów. To daje nam możliwość potem na łatwiejszą klasyfikację tych elementów, na przydzielanie na przykład pewnych właściwości, tak, czy kart materiałowych, czy properties, czy nawet stany wyświetlania czasami się przydają, żeby to zrobić, powiedzmy, na jak najwygodniejszy sposób. Także na tym polega ta opcja Classify. O, i tutaj macie Państwo jeszcze takie krótkie podsumowanie. Znowu, jego największą zaletą jest to, że pozwala właśnie przyspieszyć ten proces przygotowania modelu, przygotowania analizy ze względu na tą klasyfikację wstępną części, też pozwala potem na zarządzanie tą strukturą modelu w lepszy sposób. Tutaj już natomiast nie, on tutaj panie Patryku, czy sam porządkuje elementy w assembly? Nie, on tutaj bardziej dzieli je po prostu na sety, tak, które potem ewentualnie te sety można wykorzystać na pewnych etapach, powiedzmy, projektu. Albo właśnie na przykład za pomocą tych setów poklasyfikować je na oddzielne assembly, tak? To też poprzez opcję Organize byłoby już dość proste. Design AI, o którym będziemy chcieli opowiedzieć Państwu wkrótce, czyli kolejna ewolucja rozwiązania AI, tutaj już w postaci rozwiązania chmurowego. On jest takim z jednej strony rozszerzeniem HyperStudy, z drugiej strony rozszerzeniem też Physics AI, o którym za chwilę będę Państwu w stanie coś więcej powiedzieć. Pozwala na właśnie przygotowanie takiego modelu AI przypadkowej, czy może nie przypadkowej, ale tak, przykładowej geometrii z pewnymi założeniami. Tutaj działa to na takiej zasadzie, że możecie Państwo zobaczyć, dostęp do tego jest bezpośrednio z Alter One,
wczytujemy geometrię, którą chcemy zbadać, na podstawie której chcemy przygotować ten model sztucznej inteligencji, na przykład potem do predykcji wyników. On może mieć w sobie już zdefiniowane jakieś zmienne globalne, tak, jakieś parametry, które będą się modyfikowały. Możemy to zrobić bezpośrednio z pozycji, powiedzmy, Design AI. I program tutaj przeprowadza z jednej strony symulacje zbliżone do Design of Experiments i na podstawie nich automatycznie, oczywiście w danym zakresie zmiennych, które tutaj w tej tabeli po prawej stronie określiliśmy, przygotowuje ten model sztucznej inteligencji, który następnie pozwala nam z jednej strony na predykcję wyników, z drugiej strony te dane, które dostajemy właśnie z tego procesu, powiedzmy, zbliżonego do Design of Experiments, czyli tutaj tego projektowania poprzez eksperymenty, daje nam dużą ilość informacji, jeżeli chodzi o zachowanie tej geometrii i na przykład klasyfikację czynników, które mają największe znaczenie w kontekście, powiedzmy, wytrzymałości czy sztywności naszego elementu. Tutaj to wszystko działa na zasadzie rozwiązania już chmurowego, tak więc wszystkie kalkulacje są wykonywane poprzez HPC, tak, czyli tutaj, powiedzmy, te rozwiązania nasze chmurowe od Altera. To, co go wyróżnia na przykład względem HyperStudy, to, że mamy tą wizualizację wyników na modelu, na przykład bezpośrednio od razu, czego w HyperStudy nie mamy. I przychodzimy do Physics AI. Physics AI jest zaawansowanym narzędziem do predykcji wyników, tak, czyli tutaj to, co jest jego głównym celem, to pozwala nam na przewidywanie wyników na nowo utworzonej geometrii na podstawie wytrenowanego modelu, powiedzmy, sztucznej inteligencji, a ten model trenujemy na podstawie danych historycznych, czyli danych wynikowych z naszych symulacji. Jego najważniejsze cechy to jest to, że oczywiście pozwala na predykcję wyników, ale wymagane jest wcześniejsze wytrenowanie właśnie tego modelu na podstawie już istniejących wyników. To jest to, co odróżnia go troszkę od Design AI. W Design AI potrzebujemy tylko model, potrzebujemy zmienne parametry, które będą się zmieniać w trakcie, powiedzmy, znajdowania tego optimum. Tutaj natomiast potrzebujemy tych danych historycznych. Natomiast możliwe rodzaje analiz do zastosowania to są oczywiście analizy strukturalne, dynamiczne, statyczne, liniowe, nieliniowe, tak naprawdę tutaj nie ma to dużego znaczenia, jeżeli chodzi, powiedzmy, o to, co to jest samo przygotowanie, powiedzmy, czy wytrenowanie tego modelu sztucznej inteligencji. Oczywiście jest dużo bardziej złożone w przypadku na przykład zagadnień dynamicznych, czy też analiz w stanie nieustalonym, tak, analiz typu transient. Analiz CFD, analiz termicznych, analiz wtrysku tworzyw sztucznych oraz odlewania, analizy obróbki plastycznej, tak, jeżeli tutaj Państwo na przykład korzystacie z naszych pakietów Inspire, gdzie są między innymi narzędzia do wsparcia symulacji procesów produkcyjnych, na przykład odlewania wtrysku czy obróbki plastycznej, to te narzędzia w chwili obecnej już dostają pierwsze właśnie te funkcjonalności, jeżeli chodzi o Physics AI i predykcję wyników. Tak więc nawet w tych narzędziach z niższego poziomu, powiedzmy, funkcjonalności, te możliwości już się pojawiają. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi, warto też wspomnieć o solwery. Program czy dodatek Physics AI wspiera wszystkie nasze solwery, jeżeli chodzi o te zagadnienia, ale również solwery zewnętrzne, tak? Tak więc tutaj, jeżeli chcecie Państwo z Abacusa bądź też z Ansysa wykorzystać dane wynikowe do wyćwiczenia takiej sztucznej inteligencji, to jak najbardziej będzie to możliwe. Ja jeszcze tutaj to pod koniec podkreślę. Jeżeli chodzi o taki standardowy przebieg właśnie przygotowania tego modelu sztucznej inteligencji i tej predykcji wyników,
Składa on się najczęściej z czterech testów, z czterech etapów, przepraszam. Pierwsze to historical data, czyli te dane historyczne. Żeby model był w stanie w prawidłowy sposób przewidzieć te wyniki, on oczywiście potrzebuje danych historycznych, czyli jakichś plików wyników, na podstawie których my go wytrenujemy. Te dane trzeba zebrać, one mogą być w różnym formacie tak naprawdę. Tutaj jeżeli chodzi o format, z którego my dzisiaj będziemy korzystać, to pliki H3D, czyli te standardowe rozwiązania, powiedzmy, te standardowe rozszerzenie wyników bezpośrednio dostępne w solwerach Alter. Następnym krokiem jest wytrenowanie tej sztucznej inteligencji, czyli definicja, w jaki sposób ten model sztucznej inteligencji ma być wytrenowany, na podstawie jakich danych historycznych. Potem oczywiście to, co musi nastąpić, to musi nastąpić proces testowania tej sztucznej inteligencji. Czyli jeżeli my wytrenujemy ten model, to potem na podstawie innych danych historycznych, innych modeli historycznych, które też mamy przebadane, ale nie zostały one wykorzystane do wyszkolenia tej sztucznej inteligencji, na podstawie tych danych tego modelu weryfikujemy, czy ten model przewiduje te wyniki prawidłowo, czy też nie, czy jesteśmy blisko z tym błędem, czy gdzieś tutaj jeszcze te wyniki są na tyle rozbieżne, że trzeba na przykład ten model doszkolić poprzez kolejne iteracje szkolenia, bądź też dodać mu dodatkowe dane historyczne, właśnie na podstawie których miałby on tą sztuczną inteligencję nam tutaj wyszkolić. No i następnie już real-time design exploration, czyli ten proces samej predykcji, który w takich przypadkach najczęściej, powiedzmy, ta predykcja to już jest od kilku sekund do kilkunastu sekund, minuty, powiedzmy, w przypadku, kiedy mówimy o bardziej złożonych analizach. Najbardziej czasochłonnym z tego wszystkiego etapem jest etap trenowania, który tutaj wymaga dość dużych zasobów obliczeniowych, natomiast do analiz, które mają kilkadziesiąt modeli, to też oczywiście zależy od skomplikowania, można to zrobić na zwykłej stacji roboczej, na zwykłym laptopie, natomiast jeżeli tutaj mówimy już o kilku tysiącach wariantów, na przykład na podstawie których chcemy wytrenować nasz model, no to wtedy wiadomo, że te rozwiązania HPC dostępne na Alter One między innymi będą na pewno przydatne, bo tutaj ta moc obliczeniowa oczywiście będzie potrzebna. Jeżeli chodzi o Physics AI, ten sam moduł, powiedzmy sobie, składa się tak naprawdę z pięciu ikon, które też możecie Państwo zobaczyć. Ja może pokażę w chwili obecnej, gdzie go znaleźć. To standardowo być może nie będzie go u Państwa widać, tak jak tutaj u mnie na tym górnym pasku. Ja specjalnie w chwili obecnej uruchomiłem mojego Hypermesha w takim wersji, powiedzmy, startowej, tak jakby Państwo go uruchomili pierwszy raz. W takim przypadku muszę przejść do zakładki View, Ribbons i tutaj pokazać właśnie zakładkę Physics AI. Ona pojawi nam się tutaj na końcu i tak naprawdę składa się z tych pięciu ikon, tak jak tutaj możecie Państwo zobaczyć. Pierwsza ikona to jest tworzenie bądź też otwieranie projektu. Następna to jest definicja bądź też zarządzanie tymi danymi wsadowymi do trenowania tej sztucznej inteligencji. Następnie mamy tutaj narzędzie do trenowania tego modelu, narzędzie do testowania, no i tutaj już prediction, czyli ta predykcja wyników na żywo. Wrócę teraz do prezentacji. Macie Państwo tutaj te modele opisane. Za chwilę pokażę Państwu na żywo tak naprawdę, jak przebiega ten proces szkolenia tej sztucznej inteligencji, tak więc mam nadzieję, że tutaj postaram się opisać Państwu wszystkie te parametry, które będziecie mogli tutaj w tej prezentacji za chwilę zobaczyć. Ja je pokrótce
podsumuję, może podpowiem tylko, co będzie naszym modelem, bo tego na początku nie będzie widać. Jeżeli byli Państwo na naszej konferencji ATC, to być może tutaj już ten model jest Państwu znany, bo robiliśmy tam warsztaty 1,5-godzinne, gdzie każdy z użytkowników miał okazję samodzielnie taki model sztucznej inteligencji wytrenować i taką predykcję, powiedzmy, dla danej geometrii wykonać na swoim komputerze, powiedzmy, który dla Państwa przygotowaliśmy wtedy. Natomiast ja dzisiaj pokażę Państwu to bezpośrednio, powiedzmy, na programie. Także tutaj wrócę do Hypermesha, przepraszam. Otwieram pusty projekt, tak? Tutaj nie mam wczytanej żadnej geometrii, to w chwili obecnej nie jest potrzebne. Pierwszym krokiem, które muszę zrobić, to utworzyć nowy projekt. Tutaj znowu mamy te ikony wielokrotnego wyboru, także możecie Państwo zwrócić uwagę w zależności na to, na którą ikonę najadę, tutaj te opcje dodatkowe mi się wyświetlą. Ja tutaj będę chciał nowy projekt utworzyć. Ten projekt nazwę na przykład webinar Physics AI, wybiorę lokalizację, tutaj załóżmy, że to będzie lokalizacja właśnie z dowolnego folderu, zatwierdzam OK, no tutaj za chwilę program utworzy sobie właśnie w tej lokalizacji pliki tymczasowe, pojawi się folder właśnie o tej nazwie warsztaty, webinar, Physics AI. OK. Projekt się utworzył. Teraz chwilę obecnej w nim działa. Mam tutaj właśnie podgląd tego, że w chwili obecnej właśnie tutaj się znajduje. Następnie kolejnym krokiem jest zdefiniowanie danych wsadowych, czyli danych historycznych, na podstawie których będę chciał wyszkolić tą moją sztuczną inteligencję. Tutaj na przykład wpiszę dane historyczne. Ja jeszcze dodam opisek, może webinar. I muszę zdefiniować lokalizację, gdzie te dane historyczne muszą się znajdować. Musimy je, powiedzmy, w jednym folderze jakimś umieścić. Tutaj ja znowu przejdę do moich folderów. Mam tutaj folder training, gdzie, o ile się nie mylę, w tym folderze, nie w tym, przepraszam. W tym folderze training znajdowały się pliki H3D, było ich tutaj 24 i to są dane historyczne właśnie z badania podobnej geometrii we wcześniejszych, powiedzmy, zagadnieniach, tak, we wcześniejszych analizach. Ktoś przebadał 24 warianty tej geometrii z różnymi zmianami poszczególnych, powiedzmy, wymiarów. Ja teraz będę chciał tą lokalizację tutaj wczytać, te dane właśnie historyczne i zdefiniować właśnie taki zbiór danych, na podstawie których tą sztuczną inteligencję będę chciał wyszkolić. Będzie to trwało około minutki, aż tutaj mi się te wszystkie dane wczytają prawidłowo, tak więc tutaj może przejdę właśnie do tych ikon. Czy tutaj będę miał, OK, w chwili obecnej akurat jesteśmy na tym etapie, tak, czyli tutaj właśnie tworzenia tych danych. Wczytuje nam się, tutaj też dość ważna jest opcja, którą należy zaznaczyć, to jest Extract Solid Faces, tak, jeżeli tutaj mamy właśnie sztuczną inteligencję, którą będziemy chcieli szkolić na podstawie danych z analiz, w których znajdują się elementy typu solid, to tutaj tą opcję powinniśmy zaznaczyć. Z tego powodu też w chwili obecnej to, powiedzmy, wypakowywanie wyników trwa po prostu chwilkę, ponieważ te dane muszą zostać wczytane. No i tutaj, tak jak możecie Państwo zobaczyć, te dane już mi się wczytały. Teraz mogę sobie ewentualnie włączyć
podgląd jakiegoś pliku wyników, które tutaj zostały wczytane. Tutaj znowu będzie musiał mi się chwilkę załadować po prostu tutaj model. Tak więc za pierwszym razem to ponownie chwilkę trwa. To jest nowość z wersji 2024, tego wcześniej dostępnego nie było, tak więc jeżeli są tutaj osoby, które wcześniej korzystały z ATC, były u nas, przepraszam, na warsztacie z ATC, to tutaj tej opcji jeszcze dostępnej nie było. No i tak jak możecie Państwo zobaczyć, pojawiły mi się tutaj, przepraszam bardzo, pojawiły mi się tutaj te pliki wyników. Teraz już przełączenie się pomiędzy kolejnymi wystąpieniami będzie znacznie szybsze, tak? Tak więc wybieram sobie po prostu wariant, który chcę sprawdzić. I możemy tutaj to zrobić. Więc te dane zostały wczytane. Zamykam tę opcję. Ten dataset teraz jest dostępny. Kolejnym krokiem jest wytrenowanie sztucznej inteligencji. Tutaj muszę utworzyć nowy model. Tutaj ponownie nazwa, powiedzmy webinar DJI. Tutaj training data, to będą te dane historyczne. I to będzie tutaj ten rodzaj, powiedzmy, danych wsadowych. To nie będzie part label, czyli to szkolenie, powiedzmy, tej sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o opcję classify. Output, czyli co ma być plikiem wynikowym w tej mojej predykcji. Tutaj mam do wyboru właśnie albo displacement, albo element stresses, albo grid point stresses. Tak? Tutaj te cztery opcje są dostępne. Załóżmy, że mnie będą interesowały na przykład naprężenia, bądź też przemieszczenia, powiedzmy tutaj w chwili obecnej mamy możliwość szkolenia tego modelu sztucznej inteligencji w kontekście jednego wartości wynikowej, czyli jeden model musimy wytrenować dla naprężeń, inny dla na przykład przemieszczeń, bądź też odkształceń, natomiast to też już w najbliższych wersjach Hypermesha zostanie udoskonalone, prawdopodobnie w wersji 2024.1 pojawi się już możliwość właśnie tutaj w tej opcji output zaznaczenia większej ilości danych wynikowych, które będziemy mogli otrzymać. Dalej tutaj mamy ustawienia dotyczące szkolenia tej sztucznej inteligencji. Może nie będę o nich wszystkich opowiadał, natomiast czym one mniej więcej się charakteryzują? Charakteryzują się one przede wszystkim tutaj, ten pierwszy, najważniejszy czynnik to jest ten parametr epochs, który definiuje nam ilość iteracji uczenia tej sztucznej inteligencji na podstawie właśnie tych wyników, które wczytaliśmy. Kolejne kwestie to jest na przykład te opcje with i dev. To jest opcje określające zależność geometryczną dotyczącą właśnie szkolenia tej sztucznej inteligencji, czyli w jak wąskim zakresie danego, powiedzmy, danej geometrii program będzie szukał pewnych zależności pomiędzy wynikami z różnych powiedzmy plików wsadowych, czy ma się skupić bardziej na szczegółach, czy bardziej, powiedzmy, ogólnie na modelu, też jak mocno, powiedzmy, co do głębokości, powiedzmy, złożoności zachowania pewnych obszarów ma tutaj tą sztuczną inteligencję szkolić. Oczywiście te dane wpływają na z jednej strony dokładność predykcji wyników, z drugiej strony na czas, tak, który jest wymagany do tego, żeby właśnie tą sztuczną inteligencję wyszkolić. Learning rate, czyli ten powiedzmy, tą szybkość uczenia się, no i patient, którą tutaj mamy też, to jest ta ilość iteracji, którą program będzie wykonywał, powiedzmy, szkoląc tą sztuczną inteligencję i nawet jeżeli nie będzie, powiedzmy, robił postępów w tej nauce, to do 500 iteracji nadal będzie szukał, powiedzmy, tych lepszych rozwiązań, tej lepszej predykcji, powiedzmy, wyników.
Tak więc tak wygląda tutaj ten proces predykcji. Następnie po kliknięciu train, to szkolenie powiedzmy tego modelu się rozpocznie. Ja tutaj nie będę czekał, aż ten model się wyszkoli. On tutaj na moim komputerze w chwili obecnej powiedzmy szkoliłby się około 40 minut, 45 powiedzmy, to już w zależności od tego, jak długo powiedzmy od tych ustawień, które tutaj sobie zdefiniowałem. Natomiast możemy tutaj podejrzeć, jak tutaj ten log wygląda. On jeszcze tego rozpoczęcia szkolenia, tak jak możemy zobaczyć, nie rozpoczął. Mam nadzieję, że tutaj za chwilę pojawią nam się pierwsze dane. OK, tutaj już zaczęło się to działać. Może to na chwilkę zamknę. Drugim krokiem tutaj mamy jeszcze loss curve powiedzmy możliwą do wyświetlenia, czyli za chwilę jak zaczną się wykonywać te iteracje uczenia tej sztucznej inteligencji, będzie program mniej więcej pokazywał, jaki błąd uzyskuje na wynikach w trakcie predykcji powiedzmy dla poszczególnych wariantów, które uzyskał dla tego modelu. Tutaj natomiast no, chwilkę jeszcze musimy poczekać, aż nam się ten model tutaj rozpocznie szkolić. Mam nadzieję, że to będzie za chwilkę. A tutaj, czy jest od pana Jakuba pytanie, czy jest możliwość tworzenia modelu dla danych niestacjonarnych? Panie Jakubie, musiałbym, nie wiem do końca, co pan ma na myśli o danych niestacjonarnych. Zmienne w czasie, tak, jak najbardziej, dane niestacjonarne, w tym analizy typu transient, zmienne w czasie, jak najbardziej są możliwe do wykonania, tak, tutaj tak jak możecie Państwo zobaczyć, już zaczęły mi się te iteracje, szkolenia rozpoczynać, mam nadzieję, że tutaj za chwilę już powinna mi się pojawić pierwsze krzywe dotyczące właśnie zbieżności wyników. No tak jak widzimy tutaj już przy kolejnych iteracjach szkolenia tej sztucznej inteligencji, te wyniki się poprawiają. Tak jak mówiłem, ja tutaj nie będę czekał, aż skończy mi się trenowanie tego modelu. Zatrzymam je w chwili obecnej i wczytam za chwilę model, który mam już gotowy. Tutaj, panie Jakubie, jeszcze wracając do pana pytania, jeżeli wejdziecie państwo na stronę Alter albo wejdziecie na nasze, powiedzmy, kanały YouTube, czy to Endego, czy Alter How To i wpiszecie tam państwo właśnie frazę Physics AI albo nawet wejdziecie na stronę Alter i tam przejdziecie do zakładki Physics AI, jest tam bardzo fajny przykład, do którego ja też odnosiłem się w tej prezentacji, tylko tutaj postaram się ją z powrotem pokazać, póki mi się tutaj to jeszcze kończy trenować ten model. Tylko chwileczkę, przeskoczę tutaj do prawidłowego slajdu. O, tutaj. Tutaj macie Państwo na przykład training data, to są dane z maski samochodu, jeżeli chodzi o jej strukturę, powiedzmy, wzmocnień. Przeprowadzono tutaj test zderzenia, powiedzmy, samochodu z pieszym i co się stanie właśnie, kiedy głowa pieszego uderzy w maskę i tutaj pozwala to na predykcję wyników znacznie szybciej. Może to jest analiza dynamiczna w stanie nieustalonym właśnie, tak więc jak najbardziej tam w tych materiałach wideo, które znajdują się na stronie Alter dotyczących Physics AI, na pewno pan znajdzie ten filmik gdzieś i będzie można zaobserwować, że tam również ta predykcja działa. Ja teraz wczytam już gotowy model AI, który tutaj sobie wyszkoliłem. Dajcie mi Państwo chwilę, on się już wczytuje.
został wyszkolony na podstawie tych samych danych. Które ja przed chwilą zdefiniowałem. I to, co będziemy chcieli zrobić, to tutaj z jednej strony pokażę Państwu właśnie tutaj dane historyczne, na przykład z trenowania, tak jak widać tutaj w poszczególnych iteracjach, jak tutaj przebiegała ta zmienność między innymi definicji, czy szkolenia tej sztucznej inteligencji, jaki błąd tutaj występował na poszczególnych, powiedzmy, iteracjach. Tutaj zostało przeliczone 1500 iteracji, tak, natomiast tak jak możecie Państwo zobaczyć, już po około, wydaje mi się, 600 iteracjach ta zbieżność była na tyle zbliżona do stałej, że tutaj, powiedzmy, można by w przypadku, powiedzmy, jakichś kolejnych przykładowych zbliżonych geometrii pokusić się o po prostu mniejszą wartość. To wszystko oczywiście zależy od tego, jak mocno złożony jest model, jak bardzo skomplikowana jest geometria, jak mocno skomplikowane jest zagadnienie, które analizujemy. Tak? Bo analiza statyczna, liniowa może się synchronizować tutaj i możliwość predykcji uzyskamy bardzo szybko. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o analizę CFD czy analizy na przykład dynamiczne, wiadomo, że tych kroków wymaganych do wyszkolenia, powiedzmy na zadowalającym poziomie tej sztucznej inteligencji może być więcej. Także mamy tutaj, tutaj muszę tylko przejść do tego modelu, mamy tutaj wyszkoloną tą sztuczną inteligencję. Tutaj też został przeprowadzony model testing, tak, czyli testowanie tej sztucznej inteligencji. Ja już nie będę Państwu tego dzisiaj pokazywał, natomiast robi się to na takiej samej zasadzie jak troszkę szkolenie. Czyli tutaj w dataset ja zdefiniowałem nowy pakiet danych do testu i to były po prostu kolejnych 6 wyników, powiedzmy, analizy, które nie zostały wykorzystane do szkolenia sztucznej inteligencji, ale zostały standardowo przebadane, powiedzmy, analizami mesowskimi. Czyli mieliśmy rzeczywiste wyniki z analizy, które mogliśmy porównać z modelem. I tutaj właśnie taki proces testowania został wykonany i tutaj nie wiem, czy będę w stanie pokazać rezultaty. O, dla jednego na przykład przypadku, jak to wyglądało w przypadku testu predicted, a jak true, tak? Tutaj te zbieżności w zależności od wyszkolonego, powiedzmy, modelu mogą się oczywiście w pewnym zakresie różnić, natomiast tak jak możemy zobaczyć, rozkład naprężeń oczywiście jest zbliżony, co do wartości mamy tutaj pewną rozbieżność, powiedzmy, tych wyników oczywiście. Ale powiedzmy, wyniki uzyskane w sekundę, powiedzmy, czy dwie dla nowej geometrii, zbieżność na, powiedzmy, poziomie 9 megapaskali różnicy pomiędzy wynikami, no jest całkiem, powiedzmy, przydatna. To są jakieś tam wartości, powiedzmy, już dość znikome. Potem oczywiście, kiedy mamy zweryfikowane tych kilkanaście wariantów, ten wariant, na którym najbardziej zależy końcowy, na przykład jesteśmy w stanie oczywiście przebadać już takimi standardowymi metodami. Więc mamy tutaj przeprowadzany ten model training, no i teraz jak wygląda proces predykcji wyników. Ja tutaj wczytam po prostu geometrię, która nie była wykorzystywana w ogóle. To może być plik STL, to może być plik FEM z siatką, jeżeli utworzyliśmy, to może być jakiś plik Hypermesha, powiedzmy, do którego ta geometria została wczytana. Ja tutaj wczytam bezpośrednio może STL-a, mógłby to być na przykład jeszcze STEP albo Parasolid. Ta geometria mi się tutaj oczywiście wczytała. Mam tutaj ten model STL-owy. On został zmodyfikowany tutaj przeze mnie, poprzesuwany został przesunięty ten otwór, została tutaj zmieniona grubość podcięcia bodajże, także kilka wariantów tutaj, kilka rzeczy zmieniłem. No i teraz to, co robię, to wystarczy, że kliknę tutaj opcję predict, a okej, okay. Od active, powinien być active, chwileczkę,
A, przepraszam, tak. Tutaj muszę wybrać opcję Set Active. Wyszkoliłem go, teraz tworzę aktywny tutaj. Więc w chwili obecnej wczytuję tutaj tą sztuczną, ten model wytrenowany. Ponownie do predykcji. Okej, tutaj przepraszam, że pokazuje się ta prezentacja, ale kiedy chcę właśnie zobaczyć wyniki. Okej, został on wczytany. I teraz już mogę skorzystać z opcji predict. To jest oczywiście prosta geometria. No za chwilę dostaniemy wyniki. Co jest tutaj właśnie taką dużą zaletą tej predykcji? Po pierwsze, że nie trzeba przygotowywać tej analizy, tak? Tak więc możemy sobie szybko zweryfikować dany model, który nie wymaga od nas, powiedzmy, dużej ilości pracy, jeżeli już oczywiście tą sztuczną inteligencję mamy wytrenowaną. A druga kwestia związana z predykcją wyników, to jeżeli Państwo na podstawie danych historycznych wytrenujecie już taką geometrię, to tak naprawdę taką predykcję, czyli czytanie geometrii do Hypermesha i na kliknięcie tej opcji Predict, mógłby wykonać nawet użytkownik, który zajmuje się na co dzień na przykład konstruowaniem, tak? Czyli mógłby to być zwykły konstruktor, który mógłby za pomocą tego modelu wytrenowanego taką weryfikację właśnie przeprowadzić. No i tutaj, jak możecie Państwo zobaczyć, mam tutaj tą predykcję wyników zrobioną. Ona u mnie trwała, już Państwu mogę powiedzieć, dlaczego tak długo, to około 30-40 sekund, dlatego że musiał mi się uruchomić Hyperview, a niestety tutaj przy naszych zabezpieczeniach firmowych czasami to po prostu dłużej trwa, zanim się skomunikuje, powiedzmy, program z serwerem licencji i on się uruchomi, także tutaj ten czas oczekiwania był dlatego wydłużony. Niemniej ta predykcja wyników jest dostępna. Mamy też tutaj taki współczynnik confidence, pewności wyników, tak? Czyli tutaj zakładamy, jak mocno ta predykcja wyników jest zbliżona do kształtu, który był już przez model w jakiś sposób kiedyś wyćwiczony i wyliczony. Tutaj zazwyczaj, powiedzmy, te wartości, powiedzmy, od 0,7 w górę są już takimi wartościami jak najbardziej akceptowalnymi. Tutaj mam 0,66, tak więc mój model dość, powiedzmy, mocniej odbiega od tych modeli, które do tej pory były badane podczas wyszkolenia tej sztucznej inteligencji. Niemniej te wyniki oczywiście się pojawiły. Mam tutaj tą predykcję dostępną. W przypadku, kiedy na przykład byśmy pomylili modele do predykcji wyników i wczytali model całkowicie różniący się od tych, na podstawie których te wartości zostały, ta sztuczna inteligencja została wyszkolona, w takim przypadku ten współczynnik byłby z wartością albo zerową, albo nawet ujemną, tak? Tak więc tutaj te wartości mogą się w ten sposób nawet kształtować. W każdym razie tutaj przy szybkich zmianach ta predykcja nastąpiła dość szybko. Teraz oczywiście też moglibyśmy się pokusić na przykład o jakieś przesunięcie ściany bezpośrednio w Hypermeshu, czy zmianę średnicy otworu i znowu po kliknięciu predict w ciągu kilku sekund czy w ciągu kilku sekund będą wyniki. Tutaj pytanie od pana Patryka Bielawa. Pan wczytał model z siatką, czy co w przypadku czystej geometrii? A więc tak, tutaj akurat nie została, znaczy została wczytana siatka w postaci zapisanej siatki STL-owej. Natomiast w przypadku, kiedy model sam w sobie żadnej siatki nie ma, trzeba tak naprawdę jakąkolwiek siatkę
na ten model, powiedzmy, narzucić tą siatkę 2D, bo tutaj też to, na co warto zwrócić uwagę, to model czy wyniki, które uzyskujemy, są wynikami tylko na powierzchni zewnętrznych. Tutaj niestety nie mamy możliwości sprawdzenia, co się dzieje wewnątrz modelu. Niemniej i tak zazwyczaj, powiedzmy, te naprężenia, które występują na zewnętrznych ścianach modelu, są największe. Tak więc ja tutaj akurat pokusiłem się o plik STL, ze względu na to, że właśnie mi wygenerował automatycznie te węzły, w których ta predykcja nastąpiła, natomiast w przypadku, powiedzmy, kiedy wczytujemy model, który nie ma w ogóle siatki na sobie, to trzeba ją, powiedzmy, utworzyć. Natomiast tutaj też jedna uwaga, ta siatka w takim przypadku nie musi być dokładna, nie musi być aż tak dobrej jakości, ze względu na to, że obliczenia nie są wykonywane na węzłach naszej siatki czy na podstawie naszych elementów, tylko predykcja następuje w lokalizacji, w której ten węzeł się znajduje. Tak więc tutaj to znacznie upraszcza ten proces, powiedzmy, nawet przygotowania tej siatki z automatu. Okej, dobrze, drodzy Państwo, z mojej strony w chwili obecnej to wszystko. Tutaj macie Państwo akurat przykład, który mieliśmy. No i tutaj jeszcze takie krótkie podsumowanie. Szybka predykcja wyników dla nowych koncepcji. Tak, tutaj macie Państwo przykład po prawej stronie, między innymi właśnie rozkład ciśnienia przy analizach aerodynamicznych, jakiejś karoserii samochodu, standardowa analiza CFD, 12,5 godziny, predykcję można wykonać nawet w 3 minuty, szeroki zakres analizy, wsparcie dla solwerów Alter, ale również dla LSDyne, Pancrasha, Abacusa, tutaj ANSYS też powinien dać nam się wczytać, ewentualnie będzie trzeba wczytać wyniki do HyperView i je zapisać, powiedzmy, do rozszerzenia H3D. Bardzo łatwa obsługa narzędzia, tak jak Państwo widzieliście. Sprawdza się w produktach, które wymagają ciągłego ulepszenia, no bo tutaj jedna uwaga właśnie to, kiedy warto zastosować, tak, tą analizę. Na pewno wtedy, kiedy macie Państwo dostęp do tych danych historycznych, czyli macie możliwość, powiedzmy tutaj, czy posiadacie te dane, na podstawie których można tą sztuczną inteligencję wytrenować. To jest jedna rzecz. No i te geometrie, powiedzmy właśnie, najczęściej są projekty, które są długo rozwijane, tak? Czyli to są geometrie, które mają wiele iteracji, powiedzmy, obliczeń, zmian, cały czas ulepszane są przez lata, powiedzmy, tak, czy przez jakiś okres czasu, tak żeby po prostu móc tą sztuczną inteligencję tutaj wykorzystać. Ponieważ, no wiadomo, jak w tym przypadku akurat Physics AI, musimy posiadać dane wsadowe, które będziemy mogli wykorzystać do szkolenia tej sztucznej inteligencji. No i tutaj dobrej jakości wyniki wymagana jest, do dobrej jakości wyników potrzebna jest duża ilość danych, tak? Tutaj ta ilość danych zmienia się w zależności od to, o czym wspominałem wcześniej, z jednej strony złożoności geometrii, z drugiej strony złożoności, powiedzmy, analizy, tak, czy zjawiska, które badamy. W przypadku analiz CFD wiadomo, że będzie to nieco dłużej, w przypadku analiz statycznych będzie to mniej, no najdłużej będzie właśnie przy tych analizach niestacjonarnych, tak, także tam, gdzie już ten czas fizyczny będzie odgrywał rolę, ze względu na to, że ta ilość iteracji tam do predykcji odpowiednio wzrasta. Gdzie można znaleźć więcej materiałów szkoleniowych odnośnie funkcjonalności Match i Classify? Drodzy Państwo, tutaj chyba mogę Państwu polecić kilka miejsc. Możecie Państwo poszukać oczywiście na naszym kanale YouTube Endego, gdzie umieszczamy między innymi właśnie filmy dotyczące pewnych funkcjonalności.
Zakładam, że Magic Classify również tam się znajdują. Jeżeli nie, to ewentualnie tutaj, ze względu na to, że pojawiło się to zapytanie, w niedługim czasie po prostu to uzupełnimy. Na pewno polecam też Państwu kanał na YouTubie Alter Hautu, bezpośrednio od Altera, no i platforma Learn, tak? Tutaj, Panie Michale, Alter Learn, która też zawiera wiele samouczków, wiele szkoleń, gdzie można właśnie na takich nietypowych nawet funkcjach znaleźć. Ewentualnie właśnie, tak jeżeli Pan uruchomi Hypermesha u siebie, to tak naprawdę tutaj ma Pan te wszystkie linki najważniejsze, czyli tutaj z jednej strony Alter Hautu, Video Channel, Platforma Learning, tu też może Pan spróbować w tutorials, tak, wybrać tutoriale, otworzy się Panu tam strona z tutorialami i będzie możliwość sprawdzenia, czy do tych opcji też się znajduje. Na pewno na kanale Alter Hautu takie krótkie filmiki, które dzisiaj Państwu pokazywałem, się znajdują. Na pewno też w Helpie te opcje są dość dobrze opisane, jeżeli chodzi o sposób zastosowania. Bo tutaj, jeżeli chodzi o opcje Classify i Match, są one bardzo proste w użyciu tak naprawdę. Tak więc nawet samodzielnie można na czuja na początek spróbować między innymi tą opcję Match wykorzystać. Z tą opcją Classify jest troszkę więcej, powiedzmy, działań potrzebnych, bo trzeba najpierw w kilku projektach właśnie te labele zdefiniować dla poszczególnych części i dopiero potem wytrenować ten model. Dobrze, drodzy Państwo, ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli macie Państwo do mnie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam jeszcze do zadawania pytań. Ewentualnie, jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pytania po webinarze, to zachęcam do kontaktu albo bezpośrednio ze mną, ewentualnie poprzez nasz support, tak? Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę Endego, znajdziecie tam kontakt supportowy, pod którym też jesteśmy dla Państwa dostępni. Tak więc jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania. A na chwilę obecną dziękuję Państwu bardzo za uwagę.